for example, if I I kidnap you, what? Aralash. It's not good, yeah. Że słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jest z nami Alina. Что он говорит, вообще не понимаю. Он говорит на польском, я говорю на русском, но мы здесь вместе. Słuchajcie, i poznaliśmy się w hostelu, no i tu sobie troszkę pozwiedzamy centrum, w sumie stolicę. Widać, ale ta z tyłu kolejka to kolejka do banku, który jest chyba na chwilę obecną zamknięty, bo jest limit ludzi. Nie widziałem tego wcześniej, aż tak dużej ilości ludzi stojących do banku. I nagle od kilku dni wszędzie, gdzie nie pójdę, w każdej miejscowości, wszystkie banki są, słuchajcie, full. Mnóstwo ludzi, trzeba stać w kolejce, żeby w ogóle tam wejść do środka, co jest dość ciekawym zjawiskiem, którego nie widziałem, słuchajcie, przyjeżdżając tutaj tydzień wcześniej. I dodatkowo jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć, a mianowicie turystyka tutaj w Kirgistanie. Do Kirgistanu przyjechałem jakieś 8 dni temu i jak tutaj wylądowałem, to było chyba około 14 stopni czy 15 w dzień, około chyba 6 w nocy. A dzień przed moim przyjazdem padał śnieg, było na minusie, więc sezon, z tego co słyszałem, zaczyna się, słuchajcie, od 14 kwietnia i faktycznie widać dużą różnicę, bo jak tu przyjechałem, to niemalże nie było turystów, byli tylko Rosjanie, którzy tutaj mieszkają, po prostu sobie w Biszkeku pracują zdalnie, a teraz połowa chyba mieszkańców mojego hostelu to tacy turyści europejscy, którzy chyba przyjeżdżali pozwiedzać sobie Kirgistan. I dwa dni temu, myślę, może tak gorąco nie jest, ale dwa dni temu w Biszkeku było 28 stopni w dzień i około 15 w nocy, więc różnice, słuchajcie, były dwukrotne, bym powiedział nawet trzykrotne, jeżeli chodzi o temperatury w dzień i w nocy. Odmrażają się lody, że tak powiem, kirgijskie i turyści zaczynają przyjeżdżać. Wydaje mi się, że z roku na rok ten kraj będzie bardziej popularny, bo jest co robić, jest co zwiedzać. Głównie są to treki różne, przyroda, natura, piękne góry, piękne stepy i jest gdzie jeździć po tym kraju, naprawdę spory, więc ja polecam. I jak mówię, z każdym rokiem, jak będzie więcej osób przyjeżdżało, więcej turystów, więcej takich osób jak ja, które będą w stanie przekazywać do internetu informacje dla tych ludzi, że warto tu przyjechać, jest bezpiecznie, jest spokojnie, jest czysto, jest naprawdę co robić, to tych turystów powinno być więcej. Tym bardziej, że my Polacy nie potrzebujemy tutaj żadnej wizy. Sobie lądujecie, jesteście. Przygotowuję plan podróży na kolejne dni. Muszę dostać się na zachód kraju. To jest tylko 400 km, ale godzin autem około 13, bym powiedział. Plus jakaś przerwa jeszcze, więc sporo. Wydaje mi się, że jutro wyruszę już, albo pojutrze na zachód. Zrobię sobie pauzę pomiędzy gdzieś, no bo mówię, 14 godzin w trasie strasznie męczy. I już pomiędzy sobie po 7 godzinach, 8 prześpię się jedną noc. Wypadę kolejnego dnia, żeby w miarę być, tak powiem, życiowym. I dodatkowo to jest taki moment, że jak jesteście tyle godzin w trasie, to serio, kolejny dzień jest w ogóle, nie wiem, że ten dzień, gdzie jedziecie, jest cały w ogóle z dupy, no bo no nic nie nakręcicie, nic wam się nie chce i kolejny dzień też jest z dupy, no bo jesteście zmęczeni po tych kilkunastu godzinach jazdy, dopiero gdzieś tam tego trzeciego dnia, na tą sprawę, jesteście w stanie coś tam wyrzeźbić. Ale będziemy robić, będę w sumie ja robił to, co w mojej mocy, aby dojechać do granicy z Uzbekistanem, no i tam przy miejscowości Osz ją przekroczyć. A dzisiaj luźne spacery po mieście, przemyślenia, to co w mojej głowie siedzi. Bardzo fajny patent, którego wam nie pokazywałem. Nie wiem, czy to może zmienić język na angielski, nie, jest rosyjski.
lub kirgiski chyba, słuchajcie. Powiem wam, że coś naklikałem, nie wiem teraz jak stąd wyjść. Tutaj można zrobić opłaty za pewne rzeczy, tylko nie wiem co ja teraz, a dobra, tu jest wstecz. Na przykład między innymi ja mam telefon w sieci Beeline, czyli tutaj można sobie kliknąć, wpisać mój numer telefonu i doładować za pewną kwotę, no i wybrać sobie powiedzmy, no nie wiem, opcję internetu, więc spoko, taka opcja do płacenia pewnych rzeczy na mieście. Średnio działa nawet, jeżeli chciałbym wyjść, no ale chciałem wam tylko pokazać, że jest taka opcja, żeby sobie płacić pewne rachunki i na przykład załadować balans w... balans chyba w telefonie, no żeby konto zapełnić. Dotarliśmy do głównego placu Ałato i powiem wam, że nie wiem czy to jest jakaś fontanna, ale wygląda jak jakieś radzieckie pozostałości po jakichś maszynach wojskowych, a nie fontanna, ale tak by to wyglądało, bo rury plus tutaj jakieś podświetlane były opcje na 90%, no nie wygląda ładnie, bardziej to szpeci jak przyciąga. Posiedzę sobie tutaj troszkę, pochilluję i zobaczę jak tam ludzie tutaj w mieście, poobserwuję sobie. Trzeba czasami troszkę takiego, wiecie, spokoju wprowadzić do życia, usiąść, pokontemplować, zrelaksować się, a nie ciągle w pogoni. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jest z nami Alina. Что он говорит, вообще не понимаю. Он говорит на польском, я говорю на русском, но мы здесь вместе. Słuchajcie, i poznaliśmy się w hostelu, no i tu sobie troszkę pozwiedzamy centrum, w sumie stolicę. Lecimy. Let's go and see the wonderful paints. Dokładnie tak. Trafiliśmy na taką galerię otwartą, gdzie można sobie zobaczyć, słuchajcie, sztukę z Kirgistanu. Tutaj, słuchajcie, sport narodowy, czyli kokboru. Ludzie na koniach, którzy chwytają martwą owcę bez głowy. Można było widzieć na kanale Piotrka Pająka. Tutaj, słuchajcie, z sokołami. Naprawdę, słuchajcie, piękna sztuka. Jestem w szoku. What kind of lake is it? Is it... I think it's... Sary czilek, słuchajcie. Chciałem tylko być pewny, jaki to jest, tak powiem, jezioro. A вот это тоже Sary czilek. No tylko zobaczcie, tutaj macie tak, jak żyją mieszkańcy głównie wsi, czyli jurty, tutaj również zwierzęta, no i góry. Słuchajcie, będę wam to tłumaczył od razu, to Alina powiedziała, że to jest bardzo nudne miasto, więc aby nie dawać napisów, staram się od razu to tłumaczyć. Będzie pewnie łatwiej to wszystko do zrozumienia. Głównie parki, gdzie ludzie sobie przesiadują, mogą sobie podchillować, tym bardziej, tak jak mówiłem wcześniej, że dzisiaj jest, słuchajcie, weekend. So this is the most popular place to go. It's not most popular, of course, but this park is... It's good, I think, in the central, because in central nothing interesting in Bishkek, seriously. We can go out and see just a little bit flowers and trees. That's all what we can see here, maybe some monuments.
And that's all. Спасибо. Просто. Będąc tutaj pierwszym razem, słuchajcie, próbowałem. Do you want small? It's for you only. You really don't want to try? No, you will try it. You need to try. No, that's it, маленький шаро. Będziemy próbować, бо zatem próbowałem tylko tego. Nie lubiłem, nie smakowało mi, ale będziemy próbować teraz, słuchajcie, stop, to... Stop, it's my present for you! Thank you very much. It's for you. Try. Słuchajcie, będziemy próbować. Dawaj, dawaj! Can you give me your camera? Słuchajcie, aż się boję, bo... One, two, three, go! No. No, and the second, it's the mix, try the mix, it's aralash. Thank you so much, it's really good. It's not good, yeah? Yeah. Ani jedno, ani drugie, słuchajcie. No. Is it good? Can be better, but normal. I like it, of course, because it's a national, traditional drink. Narodowy drink, ale taki bym powiedział. Średnie. Yeah. Bardzo średnie. O. Try the mix. Kolejne, it's słuchajcie. For you again. Maybe this one will czuję, be. Że będzie to samo. Bad. It's bad? Nie, nie mogę tego zrobić. Nie idzie tego pić, słuchajcie. No, bardzo, 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 bardzo niedobre. Słuchajcie, rozmawiamy troszkę na temat kultury tutaj brania ślubu i jak to w ogóle wygląda. Czy rodzina ma wpływ na to, kogo wybierze partnerka? No i dowiedziałem się właśnie przed chwilą, że w dużych miastach, typu na przykład Biszkek czy Osz, dziewczyny chcą być takie bardziej zeuropeizowane, no i starają się, jakby same sobie wybierają gości, z kim się spotykają. Na wioskach jest tak, że rodzina, słuchajcie, wybiera, decyduje często kto będzie mężem dla dziewczyny. Dalej jest praktykowane porywanie kobiet przez gości, jakby rodzina nie ma nic do gadania. So you say like for example, if I kidnap you, mm-hmm. What your parents will say? Nothing. They have to accept that I just kidnapped you. I think the parents can say something like we don't want or something, but for the parents of the guy. But if the guy wants nothing, they can do nothing. That's why. But it's just for not for city, of course, because for city it can be big problems. Government try to do something with this tradition, but it depends in family. Okay, in the region where they live. Yeah, yeah. And if the woman want to go out from the this family, it will be a big how it's in English. It will be very bad for the family of her family if she goes. Okay. She said no and go. Ale słuchajcie, można sobie porwać kobietę normalnie, ale jajca, co? Mordki moje kochane, przeprowadziłem się. Mam taki pokój. Całkiem spoko cena, 15 dolka. Całkiem git. No nie było miejsca już w tamtym i muszę wam powiedzieć, że jest przykro. Niestety nie mogę jutro jechać. Przepraszam, jutro wyjeżdżę do Biszkeku. No takie jest życie, jakby jest tak ogromna ilość pracy, taki nawał roboty, żeby zrobić to, co muszę. Kurczę, no nie muszę się niby wam tłumaczyć, ale powiem wam, że no energii sporo, bo właśnie wypiłem yerbę, chyba 7 kubków, ale trzeba zrobić to, co trzeba i ale jest git. Jest ogólnie wszystko w miarę, bym powiedział, pod kontrolą, więc działamy. Chodzi oczywiście o książkę, żeby takie ostatnie rzeczy dopiąć przed wydrukiem, to musi być idealnie, nie może być błędów. Cały czas gdzieś tam wynajdujemy jakieś takie, tu przecinek, tu jakaś literówka, to coś tam, ale będzie git. Powiem wam, że już na łeb mi siada, bo tak... Patrzcie, jaki mam piękny widok z okna. 3, 2, 1, moi drodzy, widok za 15 dolarów. Nigdy takiego chyba nie mieliście. Wariaty, co? Dobry widoczek, ale przynajmniej daleko od ulicy i raczej nie będzie głośno. Nic, zbieram się, słuchajcie, idę jeszcze na street food. Zatem pora wyjść w poszukiwaniu street foodu w sumie, czy nie poszukiwaniu, bo wiem, gdzie idę. Po prostu idę zjeść, wracam
i zabieram się, słuchajcie, tak zwane robotaju, bo no trzeba popracować. To jest chyba najcięższy okres w moim życiu, bo nie spodziewałem się, że wydawanie książki będzie aż tak kłopotliwe. Powiem wam, że jak ja ją napisałem w sierpniu, to sobie myślę, mordy, skończona książka sierpień, tutaj już grudzień jest wydana. Co ty? Ilość rzeczy, która jest fajnie, bo jeżeli ktoś z was kiedyś będzie chciał wydać, weźcie sobie moje słowa do siebie. Chyba, że firma, z którą będziecie współpracować, zagwarantuje wam korekty, zagwarantuje wam łamanie, zagwarantuje wam to wszystko w nieograniczonej ilości, to będzie git i będziecie mieli, nie wiem, 5 osób, które będą sprawdzały wam, robiły korektę. Ale jeżeli to będziecie robić na własną rękę, ja tam, mój serdeczny przyjaciel Maciej Tobolko pomaga mi w tym. Słuchajcie, już było te korekty robione chyba z 5 i dalej. I z kim nie rozmawiałem, to każdy mówi, że korekta to jest, słuchajcie, najgorsza rzecz. Trudno, wyłazimy. Zobaczcie, słuchajcie, jesteśmy na street foodzie u pani tutaj. Jemy manty. Ta pani, która była wcześniej również. Bardzo smaczne, chyba najlepsze w całym Biszkeku. Powiem wam, naprawdę rewelacyjne. Zamówione z mięsem, widzicie, ze mną ziomeczek. I pani już tu niemalże kończy, słuchajcie, dzisiaj dość szybko, chyba wszystko zostało wyprzedane. Spasiba. I słuchajcie, jeszcze jest kompocik, nie wiem z czego, ale pewnie wiśniowy. I strzelam, że również rewelacja, zatem, o, zobaczcie, wszystko się gotuje. I jemy, słuchajcie, kuszamy. Zobaczcie, Langman jagnięcy to jest. To jest jagnięcina. Nie wygląda najlepiej, w sensie nie lubię takiego mięsa. Podawana w formie Langmana. Nie, jest pasywa. I there's I think onion, yeah. Onion, yes. Da. A to, słuchajcie, jest wołowina z ziemniakami. Zobaczcie, to na takim wózeczku jest zrobionym z... Z beczki. Bardzo, zobaczcie, pomysłowe. Mega faza. Siemano. Kolejny dzień. Muszę powiedzieć, że sporo się pozmieniało w mojej głowie tutaj będąc w Biszkeku, jeżeli chodzi o całą podróż. Ten odcinek kręciłem, słuchajcie, 2,5 dnia. Ostatnio jakoś tak nie mam weny. Wczoraj cały sienki dzień niemalże padał deszcz, bo no, nie szło nigdzie wyjść. Ale nie chciałbym narzekać za bardzo. Jest teraz ładnie, jest fajna pogoda, całkiem spoko. I będę miał dla was sporo... Kurwa, połamałem deskę. Będę dla was sporo informacji, jeżeli chodzi o to, co będę robił w Kirgistanie, bo też od 2,5 dnia, odkąd tu jestem, no, szukałem lotów, jakby szukałem wszystkich możliwych opcji, żeby zrobić coś dalej, bo w planach było zrobienie Uzbekistanu i później wylot z Uzbekistanu, ale ciężko było znaleźć jakiekolwiek loty, więc walczyłem od 2 dni, mówię, siedziałem po jakieś 4-5 godzin dziennie, klikałem wszystkie możliwe opcje. A to z tego lotniska, a to z tego, a to przez to, a to przez tamto. I sprawdzałem, co można zrobić, no i wpadłem na kilka różnych pomysłów, ale to będzie już w kolejnym odcinku. Co do dzisiejszego jeszcze, tych porywania kobiet, wybaczcie, że to był taki krótki materiał, ale tutaj, że tak powiem, koleżanka miała do powiedzenia tyle, ile miała do powiedzenia, dobrą sprawę. I no, to nie da się odwozić tam, wiecie, wbijać szpilkę, żeby mówił więcej albo żeby mówił po tym angielsku lepiej. Mówię, ja całkiem okej, ale ciężko było czasami jej się gdzieś tam, że tak powiem, wysłowić i dobrze wszystko wytłumaczyć. No, nie jest zawodową przewodniczką, tak więc, tak powiem, luźna, spontaniczna akcja, jeżeli chodzi, mówię, o porywanie tutaj kobiet, podobno dalej się praktykuje. Słyszałem już z kilku źródeł, że na wsiach po prostu takie rzeczy się odbywają. Po prostu gość porywa kobietę, no i no, rodzina z reguły w tych biedniejszych częściach musi to zaakceptować. No przykra sprawa, dobrą sprawę, no ale zobaczcie, XXI wiek i takie tradycje dalej się praktykują. I my mówimy, że w Polsce jest źle, tak więc, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Nie chciałbym przedłużać, w kolejnym odcinku powiem wam, gdzie lecę dalej, co robię w kolejnych dniach i
To tyle. Widzimy się. Pozdrawiam serdecznie. Elo.